drugą serię wyskoków ze sztangą. Pomiędzy było 6 minut aktywnego wypoczynku na orbitreku, czyli nie siedzę, zobaczcie jak wyglądam. Zanim powiem może za co te wyskoki będą odpowiadać, do czego to mi jest potrzebne. Dobra, to tak jak mówisz na początku treningu, pracujemy nad siłą eksplozywną Michała, ale wszystko tutaj jakby w progu tlenowym, czyli nie przekraczamy progu mleczanowego. Tak Michał, pracujemy z pulsometrem, teraz na 115 tętno. Za chwilę jak tutaj będzie skakał ze sztangą, to pewnie trochę mu to tętno podskoczy w górę, nie? Także patrzcie, obserwujcie. Dawaj, gotowy? 3, 2, góra, dawaj, bomba! Raz, wyżej! Dawaj, szybciej! Dawaj! Jeszcze jedno, dawaj, mocno! Plus! Jak ten tam? Sprawdź. 143. U Michała tutaj próg tlenowy ustaliliśmy mniej więcej na 162. Po tym ćwiczeniu wyszło tętno 143, czyli mamy z tego zapasu sporo, żeby pracować w tlenie. Będzie ogień, nie? Dawaj, jeszcze jedno, jest to mocno, jak ten wyżej. Dobre, plus. Cudownie. Plus. Trzecia seria, nie? Chyba. Trzecia, jeszcze 5. To powinniśmy dodać, że jesteśmy w klubie Forfeit Gdańsk Zaspa. Dziękujemy za gościnę. Dawaj. Raz, mocno w górę Michał, dawaj. Dobra, teraz zrobiliśmy siłę eksplozywną kończyn dolnych. Michał ma teraz trochę odpoczynku i przechodzimy na moc eksplozywną góry. Będziemy robili eksplozywne pompy. Za chwilę wszystko zacznie. Powoli, odpoczywaj. Cały czas w ruchu. Dobra, zaczynamy eksplozywne pompki, czyli pompki z wyskokiem, z ładowaniem. 2x8 serii, tak samo jak było z wyskokami na sztandze. Pracujemy nad górą, żeby uderzenie było mocne i dynamiczne. Zobaczycie zaraz, jak to będzie wyglądało. Dzień. Przygotuj się. 3, 2, góra. Dawaj, mocno w górę. Raz. Dawaj, jeszcze mocniej. Wyżej. Wyżej, Michał. Dawaj. Bomba. I ostatnia, dawaj. Plus. Bomba. Dobre, wyżej. Dawaj, jeszcze jedna, mocno. Dobra. Pięć, trzy, dwa, jeden i bomba, dawaj, mocno. Raz, dawaj, szybciej. Dawaj, Michał, mocno, góra, wyżej. Jeszcze jedno, dawaj. Dobra, luz. 3, 2, 1 i góra, mocno jedziesz. Dawaj, wyżej. Dawaj, szybciej. Jeszcze jedno, dawaj. Góra. Dobra, luz. Ała. Jak ty odpoczywamy teraz. Jesteście? Kopi jeszcze? No, także Michał za dużo nie odpoczywa podczas naszych treningów. Dopiero co odciął się na pompkach, a od razu go ładujemy na rowerek elektryczny. Co by nie miał za łatwo. Relaks po robocie. W połowie roboty jest, nawet nie jesteśmy chyba na dzisiaj. To chcesz tą wodę, Michał?
Tak, poproszę. Dobra. Teraz mamy, jedziemy dalej, wytrzymałość tlenową. Tylko robimy jakby interwały na zepsutej bieżni, rozkręcamy bieżnię, maksymalne przyspieszenie. Niech przez bardzo krótki czas przyspiesza, żeby to tętno nie przekroczyło mu progu tlenowego. Potem odpoczywa do pełnego wypoczynku i powtarzamy tak kilkanaście razy, ile da radę. Dobra, gotowy? 3, 2, 1, dawaj, dawaj, bomba! Jedziesz, Michał. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Dawaj, jeszcze 2 sekundy, szybciej, szybciej, luz. Już spada, zajebiście. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, tempo. Tempo, Michał. 5 sekund, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, 2 sekundy. Luz. O kurwa. Tętno. Głęboko, wdech i wydech. Dobra. Tak, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, tempo. Tempo, tempo. Tempo, trzymaj. Trzymaj, 2 sekundy jeszcze. Dawaj, dawaj. Luz. Tętno. Zajebiście. Nie zwalnij, nie zwalnij. Teraz się nie zwalniasz. Wiesz, to ciężko. Nogi kurwa nie ciągną, ale musisz trzymać tempo jak najszybciej, nie? Trzymaj. Dawaj, dawaj. 3 sekundy. Podkręć, podkręć. 2 sekundy. Luz. I ostatnia runda. Dawaj, chodź. Dobra, teraz poczekam, aż tętno zejdzie do odpowiedniego i zaczynamy ostatnią rundę i to będzie koniec ciężkiej roboty na dzisiaj. Marzenie, naprawdę. Jeszcze nie. 3, 2, rura, dawaj, ostatnia runda, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, już gaz, 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 do odcięcia. Dawaj. 4 sekundy, trzymaj, trzymaj, mocno, 2, 1, luz, koniec. Koniec. Udało się, przeżył. Udało się. Chodźcie zaraz ze mną teraz na dwór. Będzie bez żadnych cięć. Zobaczcie coś fajnego. Mam nadzieję. Dzisiejszy trening wyszedł prawie 2,5 godziny. Patrzcie, co się stało. Nie wiem, ile kilo wody wyszło, ale czuję się, jakby wyszedł z wanny, przynajmniej w ciuchach. Więc spodenki, zapewniam was, wyglądają tak samo. Dobra, idę na 3-4 minutki na orbitrek jako aktywny wypoczynek, jak mówi Adrian. Później się porozciągamy i to koniec na dzisiaj. Czekajcie na następne odcinki. Na pewno z Adrianem jeszcze nie jeden nakręcimy, bo są bardzo ciekawe. Myślę, że będzie się wam podobało. Na razie, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.